się tu wszyscy razem po raz pierwszy. Który? Pierwszy. Że jesteśmy tu właśnie dlatego. Dlaczego? Dlatego, że żadne z nas nie jest samowystarczalne. Tak, ja nie. Samowystarczalne. Czyli potrzeba nam wielu innych, żeby móc się bawić. W tym roku wypada już 16. edycja studenckiego ogólnopolskiego festiwalu teatralnego Kontestacje. Od 28 marca do 31 marca na tegoroczną edycję zaprosiłyśmy 9 zespołów i przyjeżdżają do nas z całej Polski. Od Poznania przez Wrocław, Warszawę i Kraków. Reprezentujemy tak naprawdę każdą część Polski. Oczywiście akcenty lubelskie też się znajdą, mamy 2 zespoły z Lublina. Tegoroczne hasło Kontestacji to zgoda czy niezgoda, czyli dylematy teatru studenckiego i wokół tego hasła starałyśmy się też wybierać spektakle. Wbijamy szpilę w rzeczywistość celnie, ale z klasą, jak to jedna z artystek powiedziała, i wszystkie spektakle chyba pod to hasło się podpisują. I właśnie tu towarzyszy pisemną sprawę. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które konsumuje niczego nie produkując! Przyjechałam na festiwal i dzisiaj będę świeciła spektakl Atrapa i Utopia. Faktycznie jestem jakby współtwórczynią tego spektaklu, natomiast jest to spektakl, który jest monodramem. Gra moja serdeczna przyjaciółka z zespołu, Iwona Konecka, która też jest jak gdyby autorką samego pomysłu i również wyreżyserowała samą siebie na scenie. To jest spektakl, który dość mocno krytykuje system kapitalistyczny. A to, co zobaczy, to myślę, że striptease, dużo Coca-Coli, mocne obrazy. Nie boicie się? Czego? To jest sztuka. Tutaj jest taka przestrzeń wolności.